Zaprezentujemy Państwu dwa pomysły, które, projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu, jaki został przeprowadzony w zeszłym roku. I później przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Będą Państwo mieli możliwość zadawania wielu pytań, a my postaramy się rozwiać Państwa godzinę 15. Mam nadzieję, że tak, że już Państwo zdążyli zapisać swoje pytania i będą Państwo przygotowani do ich zadawania. Natomiast podczas zarówno pierwszego i drugiego konkursu często spotykaliśmy się z zagadnieniami, co to są tak zwane innowacje społeczne i jak centrum rozumie samo pojęcie innowacji społecznych. I z tego względu, wierzymy, że jak gdyby Państwo, którzy składają do nas projekty, tak naprawdę mają wiedzę z tego zakresu, tworząc konsorcja, tworząc współpracę, jak również pracując nad danymi wnioskami, mają Państwo doświadczenie z zakresu innowacji społecznych. Ale chcieli też, byśmy Państwu przybliżyć samą ideę innowacji społecznych, czyli taką ideę, która została odzwierciedlona we wnioskach, które zostały złożone w pierwszej edycji. Zaprezentujemy Państwu dwa projekty, jakie dostały dofinansowanie, pierwsze i drugie miejsce, czyli złoty i srebrny medal. Na pierwszym miejscu znalazł się projekt o akronimie MOST, który zostanie przedstawiony przez panią profesor Danutę Kołożyn-Krajewską. Następnie zostanie zaprezentowany projekt, który znalazł się na miejscu drugim, o akronimie w dialogu i zostanie on zaprezentowany przez panią dr Annę Przybylską. I później będziemy przedstawiać. Tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Tak jak zostałam przedstawiona, Danuta Kołożyn-Krajewska i reprezentuję tutaj, można powiedzieć, dwie instytucje, bo po pierwsze jestem profesorem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, a w projekcie natomiast jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i jako właśnie Polskie Towarzystwo Technologów Żywności tutaj startowaliśmy z projektem o takiej ładnej nazwie MOST, a ten MOST powstał jako pewien taki skrót myślowy od modelu ograniczania strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa. O co chodzi w tym projekcie nam przede wszystkim? To jest projekt, który ma służyć ograniczaniu strat żywności, ale z wykorzystaniem właśnie na cele społeczne, czyli z wykorzystaniem na po prostu dożywienia ludzi, a więc odzyskanie tej żywności oczywiście, którą można odzyskać w takim miejscu i w takiej formie, żeby można było ją bezpiecznie wykorzystać i przeznaczyć ją do żywienia osób, które tego potrzebują. W projekcie bierze udział poza nami jeszcze czterech partnerów. Zaplanowaliśmy dwie fazy, cztery etapy, 12 zadań. Dofinansowanie, tak jak widać, bliskie tego, o które można było występować. Tak jak powiedziałam, celem projektu jest opracowanie tej metody, opracowanie procedury, która pozwoli na znalezienie miejsc w łańcuchu żywnościowym, w których może dojść do właśnie takiego marnotrawstwa, czy też niewykorzystania produktów żywnościowych i one, jeśli w tej chwili najczęściej są właśnie marnowane, czyli utylizowane, to już tak ogólnie powiedzmy, nie będziemy wchodzili w szczegóły. Natomiast my chcemy te miejsca określić i opracować procedury, które umożliwią odzyskiwanie w danym momencie jak najszybciej, tak żeby można było je przeznaczyć i w tym celu potrzebujemy oczywiście instytucję, która będzie mogła tę procedurę wykonywać, a tą instytucją są banki żywności. Cele szczegółowe to przede wszystkim określenie przyczyn marnowania, a więc znalezienie, chodzi nam także o to, żeby w ogóle ograniczyć to marnotrawstwo, przy czym może tutaj już od razu bym powiedziała, że jest to cały łańcuch żywnościowy, ale poza konsumentem, czyli nie zajmujemy się w naszym projekcie domami konsumentów, tam oczywiście marnuje się także dużo żywności, ale to
już jest jakby celem innych projektów, które są także realizowane, o czym jeszcze może na koniec, jeżeli zdążę, to chwilkę powiem. Chcemy oszacować także wielkość strat, za chwilę o tym powiem, kto się tym zajmie. Następnie znaleźć oczywiście te etapy łańcucha żywnościowego, gdzie te straty zachodzą i, no tak jak powiedziałam, opracować procedury, na koniec upowszechnić te procedury w łańcuchu żywnościowym, sprawdzić, czy to rzeczywiście funkcjonuje. Na czym ma polegać ten nowatorski pomysł, jakby, o którym tutaj mówimy? No przede wszystkim chodzi o to, żeby połączyć jakby łańcuch produkcji żywności z tą instytucją, która może tę żywność w jakiś racjonalny sposób jeszcze wykorzystać, czyli właśnie bankami żywności. Wprowadzenie tego podejścia no, pozwoli na poprawę oczywiście w jakiś sposób życia tych grup społecznych, które, no, które potrzebują tego dodatkowego wsparcia żywnościowego. Zdiagnozowanie, przeprowadzenie analizy strat i marnowania produktów żywnościowych będzie możliwe dzięki współpracy z przedsiębiorstwem przemysłowym, które jest także naszym konsorcjantem, a w związku z tym będzie to wykonane na przykładzie mleka i jego przetworów. Opracujemy te innowacyjne procedury, które to procedury będą oparte na takiej metodzie, która nazywa się HACCP, być może niektórzy z Państwa znają tę metodę, Hazard Analysis and Critical Control Point, jest to analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Jest to procedura, która jest stosowana powszechnie produkcji żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności, co oznacza, że wszyscy producenci w łańcuchu żywnościowym tę procedurę stosują, a więc mają wdrożony HACCP i my chcemy w związku z tym jakby się podłączyć do tego HACCP-u, tak to powiem kolokwialnie, i opracować także, przeprowadzić analizę zagrożeń, ale dotyczącą marnowania żywności i znaleźć punkty, które nazwaliśmy punktami kontrolnymi w odróżnieniu od krytycznych punktów kontrolnych, które są w HACCP-ie i te punkty kontrolne no, powinny podlegać rzeczywiście jakiemuś monitorowaniu. Z tych punktów kontrolnych mamy nadzieję odzyskiwać produkty żywnościowe. Tak jak powiedziałam, przykładem będzie tutaj łańcuch produkcji mleka, współpraca z tym dużym przedsiębiorstwem, które no, nam umożliwi rzeczywiście taką wdrożenie takiej procedury i także ta procedura będzie wdrażana przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, które jest organizacją, no, takim społecznym ruchem naukowym, jest to towarzystwo naukowe. Fazy projektu, o których wspomniałam, te cztery, to jest przede wszystkim analiza właśnie punktów strat żywności w łańcuchu żywnościowym, próba oszacowania tych strat, za chwileczkę powiem, kto się będzie poszczególnymi zadaniami zajmował, opracowanie modelu, o którym mówiłam, wprowadzenie tego modelu i komercjalizacja wyników badań, ewentualnie wprowadzenie właśnie certyfikacji tej metody, tak żeby zainteresować także producentów wdrażaniem tej metody, bo zwykle producenci żywności no, lubią mieć jeszcze jakieś dodatkowe świadectwo, że wdrożyli jakąś metodę, a jeszcze służy ona poprawie życia społeczeństwa, to jest to oczywiście no, pewien także taki certyfikat, który im służy. No, może służyć także troszeczkę marketingowo, ale w tym przypadku nie wydaje się, żeby miało to jakieś negatywne znaczenie. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ma do wykonania najwięcej zadań. Zadanie pierwsze to jest właśnie analiza zagrożeń i ryzyka obniżenia jakości produktów żywnościowych. Na przykładzie tego łańcucha, o którym mówiłam, wyznaczenie punktów kontrolnych. W tych punktach trzeba będzie określić parametry, które będą mogły być monitorowane, ich limity, które będą no, już świadczyły o tym, że trzeba podjąć jakieś działania naprawcze i to zostanie określone. W zadaniu szóstym, to jest tak nie po kolei, bo to są zadania, które są do wykonania przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, to jest opracowanie modelu, o którym mówiłam, już może nie będę powtarzać, i metody oceny systemu MOST. Nazwaliśmy ten model także, cały projekt nazywa się MOST, ale wydaje się, że także ten właśnie model, ten system mógłby się nazywać także MOST. W zadaniu jedenastym
w fazie pilotażowej. Zastosujemy procedurę MOS w dwóch przedsiębiorstwach i będziemy podejmowali także współpracę na rzecz przekazywania żywności i ograniczania strat. Banki żywności, które są drugim partnerem bardzo istotnym w tym projekcie, mają przede wszystkim za zadanie testowanie opracowanego modelu, wręcz zobaczenie, czy to zadziała, czy uda się rzeczywiście w sposób efektywny odzyskiwać produkty żywnościowe. Także banki żywności będą odpowiedzialne za międzysektorową konsultację rozwiązania przez Radę do Spraw Racjonalnego Wykorzystania Żywności. Za chwilę dwa słowa na ten temat. Kampanię społeczno-promocyjną skierowaną do producentów żywności i zastosowanie procedury MOS w kolejnych bankach żywności. Bo tu współpracujemy najbardziej z tymi bankami, które są jakby w pobliżu Warszawy, w województwie mazowieckim. Natomiast oczywiście potem będzie można to rozszerzać na cały kraj. Rada do Spraw Racjonalnego Wykorzystania Żywności, a to może jeszcze za chwileczkę, bo chyba mam też to na slajdzie, to jeszcze na ten temat powiemy sobie. Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ma za zadanie zebranie takich bardzo istotnych danych ekonomicznych dotyczących poszczególnych etapów mlecznego łańcucha żywnościowego i analiza strat, które na tych etapach łańcucha żywnościowego są ponoszone i partner, który ma tylko jedno zadanie, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowalnictwa, opracowanie systemu doboru właściwego opakowania likwidującego barierę strat towarowych, to także będzie włączone. Nasz partner przemysłowy, jak Państwo widzicie, przedsiębiorstwo Mlekowita, to jest zadanie ósme, które będzie polegało na zastosowaniu opracowanego modelu na przykładzie tego przedsiębiorstwa. Jest to przedsiębiorstwo, które w zasadzie obejmuje cały łańcuch produkcji mleka i przetworów. Dzięki temu będzie, powiem w cudzysłowie, wygodne do analizowania. Oczywiście będziemy z tym przedsiębiorstwem współpracować. Już zaczęliśmy, współpracujemy od początku, natomiast zadanie ich do wykonania to jest właśnie to. I ewaluacja projektu, właśnie międzysektorowe konsultacje w ramach Rady do Spraw Racjonalnego Wykorzystania Żywności. I teraz te dwa słowa. Rada powstała w roku 2010 z inicjatywy Federacji Polskich Banków Żywności. Tutaj już nie będę czytała, to są główni uczestnicy tej rady. My rozpoczęliśmy od takich spotkań i rozmów na ten temat, co zrobić, w jaki sposób poradzić sobie z tą ogromną naprawdę ilością żywności, która jest marnowana. I w zasadzie od początku powstała grupa do spraw badań, do której weszliśmy. W początku się zaangażowaliśmy jako Polskie Towarzystwo Technologów Żywności razem z bankami żywności. W momencie, kiedy został ogłoszony konkurs, pomyśleliśmy, czemu nie, chyba to jest właśnie ten moment, kiedy możemy wystąpić o dofinansowanie, które pozwoli nam przeprowadzić badania i wdrożyć ten pomysł, który gdzieś już tam kiełkował. Tak jak powiedziałam, jest to grupa do spraw badań, poza tym mamy także tutaj grupę do spraw takich propagowania konsumentów, prawda? A więc do spraw jakby takiej edukacji konsumenckiej i dlatego my się tym tutaj już konsumentem, tym bezpośrednim, prawda, czyli domem i stratami, które tam się też oczywiście, które też tam zachodzą, my się nimi nie będziemy zajmować, bo stamtąd to już się nic odzyskać raczej nie da, jeżeli już to każdy sobie indywidualnie musi tutaj te sprawy w jakiś sposób realizować. Także tak to właśnie wygląda i taka jest historia jakby powstania też i opracowania tego projektu MOS, który tak krótko, telegraficznie Państwu przedstawiła. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania co do... Jeżeli Państwo wyrażają zgodę, to myślę, że tak, będzie taka możliwość. HACCP jest obligatoryjny. HACCP na mocy rozporządzenia 852 z 2004 roku jest obligatoryjny dla wszystkich producentów żywności z wyłączeniem produkcji podstawowej, czyli nie obowiązuje w rolnictwie, hodowli i tak dalej. Tak, nie obowiązuje rolników, hodowców.
każdy inny musi wdrożyć procedury w oparciu o system HACCP. Nadzorują urzędowy nadzór żywności, natomiast to nie jest system, który musi być certyfikowany. Każdy z producentów wdraża procedury w oparciu o system HACCP, o zasady HACCP, tych zasad jest 7 i w zasadzie robi to na własną odpowiedzialność. Natomiast urzędowy nadzór nad żywnością sprawdza, czy jest wdrożony, prawda, czy to jest zrobione. Opracujemy ten model, będziemy musieli sprawdzić w życiu, jak to tak, jako test. Słucham? Wdrożenie. Proszę Państwa, tak, ja tylko, że tak powiem, wiem już, jaka jest Państwa wątpliwość odnośnie tego zadania. Natomiast no, podkreślamy tutaj, że przede wszystkim pierwszy konkurs był konkursem pilotażowym. I mam nadzieję, że to stwierdzenie wyjaśnia i rozwiewa Państwa wątpliwości odnośnie projektów realizowanych w ramach pierwszego konkursu. No pewnie było pewnie jeszcze kilka innych wątpliwości na tym. Natomiast co do zasady, pierwszy konkurs też obejmował fazy badawcze i fazy pilotażowe, czyli działania przygotowujące do wdrożenia. Natomiast po tym zrealizowanym projekcie konsorcjanci będą zobowiązani do rozpowszechnienia i wdrożenia w innych miejscach tej procedury. Ja akurat reprezentuję tą firmę Mlekowita, to jest jedna z największych, powiedzmy 15% rynku krajowego i rzeczywiście tu jest 14 przedsiębiorstw, 10-15 hurtowni, sklepy własne, sieć logistyczna własna, w związku z tym tak naprawdę to trzeba przebadać te przedsiębiorstwo pod kątem różnych warunków. Tu są i małe zakłady, i są duże zakłady, i są własne sklepy, i są własne hurtownie. Ostatnio w Warszawie otwarto typu cash and carry, zupełnie nową na rynku mleczarskim, więc tak naprawdę badania będą potrzebne, żeby dopasować i wybrać te przedsiębiorstwa, z których będziemy potem czerpać. Czyli wybrać te największe miejsca, najgorsze miejsca, czy najkorzystniejsze dla tego całego systemu. Także to będzie i badania, to co Pani powiedziała, i wdrożenie, bo firma jest zainteresowana, żeby jest liderem i chce być jeszcze lepsza. W związku z tym tak naprawdę będzie zależało jej jako społeczna odpowiedzialność biznesu i jak najwięcej odzyskać tych produktów, które będą użytkowane później dla społecznych celów, czyli Federacja Banków Żywności, to wszystko bardzo chętnie przejmie. Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Czy możemy przejść do drugiego projektu, który znalazł się na drugim miejscu na liście rankingowej, projekt o akronimie w dialogu. Zaproszę Państwa.